Złapałem cię tutaj chwilę po treningu. Przygotowujesz się teraz do jakiejś konkretnej walki? Tak, najbliższa walka będzie 19 września na gali w Radomiu. Także już przygotowuję się pod tym kątem. Przeszliśmy już obóz przygotowawczy w Żywcu. Pracowaliśmy dużo czasu, też spędziliśmy w Warszawie pracując nad siłą fizyczną. I teraz już jesteśmy właśnie w takim treningu bokserskim pod kątem tej gali 19 września. No, obóz w Żywcu mocno przepracowany. No, nie poznałem cię, jak wróciłeś. No, można powiedzieć, dobrze przepracowaliśmy. Może nie był on długi, byliśmy tam tydzień czasu, ale zrobiliśmy przez ten czas 5 mocnych biegów. Pracowaliśmy też nad taką siłą wytrzymałościową, także dobrze przepracowany. A ogólnie to nie tylko ten okres tygodnia pracy w Żywcu, ale przez jeszcze może wcześniej prawie 2 miesiące też ćwiczyliśmy w Warszawie taką typową siłę, taką ogólną, potem taką troszeczkę weszliśmy w trening taki atletyczny. Także no, ta muskulatura troszeczkę się poprawiła, siła tak samo poszła do góry. No i teraz czekam. Kondycyjnie nigdy nie odstawałeś, to teraz jest jeszcze lepiej chyba, tak? Tak, myślę, że no, na tych biegach bardzo dobrze wypadłem, bardzo dobrze mi się biegało, czuję, że wzmocniły mi się nogi. W biegach tam po górach naprawdę dawałem sobie dobrze radę. Teraz już w Warszawie jak biegam, to praktycznie nie odczuwam żadnych tam jakiegoś tam mocniejszego zmęczenia czy bólu nóg przy dłuższych dystansach, także na tych biegach. Słuchaj, 19 Radom, tak? Czytałem gdzieś tam w internecie, że chciałbyś bardzo na Polsat Boxing Night jeszcze wystąpić. To nie za krótki okres czasu na przygotowania? Czy nie za krótko? Ja jestem cały czas w takim cyklu treningowym, także nie robiłem praktycznie po ostatniej walce, to miałem może 2, 3 tygodnie przerwy, a walka była kiedy? W maju? W maju chyba, no w maju. No to od maja 3 tygodnie przerwy i tak przez cały czas pracowałem, byłem cały czas praktycznie na sali. Także myślę, że to już taki jest etap, że ta walka, jeżeli 19, w zależności jaki to byłby rywal tego 19 września, wiadomo, jeżeli byłaby ciężka walka, no to wtedy można się troszeczkę zastanawiać, czy wychodzić na przykład i boksować na Polsat Boxing Night z jakimś tam, nie wiem, mocnym przeciwnikiem, ale z chęcią bym zaboksował, także chętnie bym stoczył rewanżową walkę z Markiem Matyją. No właśnie, słyszałem, że masz już kilku kandydatów, z którymi chciałbyś się zmierzyć. Tak jak powtarzam, chętnie zmierzyłbym się z Markiem Matyją w rewanżowej walce. Pierwsza walka była naprawdę bardzo dobra. No jedna z lepszych walk, tak? Wzbudziła dużo emocji i na pewno niedosyt. Kibice chcą cię zobaczyć jeszcze raz z Matyją właśnie. Tak, właśnie o to chodzi, także chętnie ja bym się sprawdził jeszcze raz z Markiem. Kibice by też chętnie na pewno to zobaczyli. No i jeszcze Maciek Miszkin teraz przechodzi też do wagi super średniej. Czytałem w internecie, na jednym z portali, że chyba jest planowana walka jego z Michałem Sarbałą. Więc jeżeli na przykład schodzi do kategorii super średniej i chciałby się zmierzyć z super średnimi, to ja chętnie przystąpię do takiego pojedynku i zaboksuję z nim. Jeżeli nawet byłaby okazja, to na takiej gali właśnie Polsat Boxing Night. Powiedz, w tej chwili wrócimy tutaj jeszcze na salę. Przenieśliście się do obiektów Huzars Poland, klub bokserski Feniks. Jak wam się teraz tutaj trenuje? No super, są świetne warunki naprawdę, jest duża sala, jest duży ring, mniej więcej ring taki, jaki boksujemy na naszych galach, także można przećwiczyć jakieś tam elementy taktyczne, zachodzenia na nogach i tak dalej, jest jak najbardziej odzwierciedlony to, co się potem dzieje na przykład w ringu, jest bardzo dużo tutaj przyrządów, no sala jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana, jest wyposażona, także tutaj przygotowania są naprawdę świetne. No właśnie, też na koniec powiedz, jak w tej chwili ty oceniasz swoją formę? To jest 50%, 70% już przygotowania do gali, do walki. Ja myślę, że to jest jakieś między 60 a 70%, bo robiliśmy troszeczkę tej siły, trzeba się teraz wyluzować, trochę zejść. Już waga mi zeszła praktycznie, już ważę tak jak normalnie w takim cyklu przygotowań. Także myślę, że tu chyba tylko chodzi o wyluzowanie i wyrobienie szybkości, no i takiej może jeszcze wytrzymałości bokserskiej pod tą walkę, taką zmianę tempa i tak dalej. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam.